więc tak, ogólnopolski turniej piłki ręcznej dziewcząt, kategoria juniorka młodsza, zawitał do Świdwina, gościmy 6 zespołów z 6 miejscowości reprezentujących 5 województw. Dokładnie mówiąc, województwo dolnośląskie reprezentuje zespół Zagłębia Lubin. Województwo lubuskie reprezentuje zespół MKS Sokół Żary. Zachodniopomorskie zespół szkół rolniczych Rega Świdwin, a także zespół Morski Sianów. Pomorskie województwo zespół Ustka, Szczypiorniak Ustka. No i jeszcze mamy zespół z Elbląga, czyli to jest warmińsko-mazurskie. Wszystkie te zespoły, które do nas przyjechały, to są zespoły, które zajęły pierwsze albo drugie miejsce w kategorii juniorki młodszej w swoich województwach, czyli zespoły, które będą grały w 1/16 Mistrzostw Polski. Zespoły grają systemem każdy z każdym. W piątek rozpoczęliśmy o 16:00, sobota cały dzień grania, w sumie 21 meczy, dzisiaj kończymy, a tak naprawdę to dzisiaj się wszystko rozstrzyga, ponieważ mała tabela zaczyna decydować, kto jakie miejsce zajmie. Jak wypadły nasze zawodniczki? Nasze zawodniczki prezentują się znakomicie. Na 5 rozegranych spotkań 4 wygrały i 1 mecz przegrały z Zagłębiem Lubin pierwszy. Ja się bardzo cieszę, że Szczypiorniak, piłka ręczna jest w Świdwinie na takim poziomie. Cieszę się, że dużo osób przychodzi tutaj, obserwuje, patrzy, a dla mnie najważniejsze jeszcze jest to, że 21 marca ruszamy z piłką ręczną w klasach 3-4 w miejscowości Świdwin. Jest z nami Natalia trenerka z Ukrainy, która będzie prowadziła te zajęcia razem ze mną. Także cieszę się, że jest taka promocja piłki ręcznej tu w Świdwinie. Zespół Szkół Rolniczych w Świdwinie ma zaszczyt gościć wspaniałe drużyny z 5 województw, które naprawdę swoją grą pokazują wysoki poziom umiejętności. Codziennie pokazują tutaj na deskach tej sali naprawdę wspaniałe zagrywki, gdzie fajnie się to ogląda, gdzie można rozwijać się. Uważam, że dzięki temu, że obiekty sportowe powiatu świdyńskiego i zielone światło od starosty Mirosława Majki pozwalają, żeby rozwijać wśród młodzieży naszego regionu, naszego miasta te umiejętności. Pokaz zręczności i tego, co pokazują tutaj podczas tych zawodów dziewczyn, jest naprawdę niesamowity. Jestem dumny z tego, że mogę być gospodarzem tego obiektu i tego turnieju, co przełoży się pewnie na rekrutację i to, żeby naszą szkołę zasiliły kolejne rzesze nowych zawodników, a wręcz rozwijały swoje też umiejętności z lat młodości. Turniej generalnie strzałem w 10. Wszystkie zespoły tutaj obecne, oprócz miejscowego, to są uczestnicy Mistrzostw Polski juniorek młodszych, które są już na przełomie marca i kwietnia, więc jakby termin turnieju jest rewelacyjny, bo po zakończeniu rozgrywek ligowych w poszczególnych województwach, organizacja jak zwykle w Świdwinie bardzo dobra, tu bywałem często jako trener kadry województwa zachodniopomorskiego, gościnność, na 6 z plusem. Jak ogólnie wygląda piłka ręczna tutaj w naszym województwie? Akurat w juniorce młodszej województwo zachodniopomorskie jest 7 w rankingu wszystkich 16 województw w Polsce. Województwo, w którym ja prowadzę zespół, czyli pomorskie, jest rankingiem numer 3 w juniorce młodszej. Więc powiem szczerze tak, zachodniopomorskie, jeżeli chodzi o tę kategorię, wygląda bardzo dobrze. To jest pokłosie zeszłorocznych sukcesów 3 drużyn z Sianowa, ze Sławna i ze Szczecina, więc myślę, że czas działa na korzyść zachodniopomorskiego Szczypiorniaka i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. W Polsce są takie 4-5 okręgów, które praktycznie w każdej kategorii wiekowej są najmocniejsze. Jest to województwo mazowieckie, dolnośląskie, śląskie i pomorskie. Tak, to są 4 województwa, które i w ujęciu kadr wojewódzkich i poszczególnych klubów zdecydowanie przewodzą. A z Pana perspektywy problemy, z jakimi musicie się borykać, jakie to są?
Problemy to wszystko zależy od kategorii wiekowej. No, problem największy, jaki chyba spotykają trenerzy, no to są jakby luksusy dzisiejszego życia. Dzieciaki mają wszystko dostępne. Często nie muszą o nic walczyć, bo mają podane przez rodziców czy opiekunów to na tacy. A wiadomo, że w sporcie szukamy takie osoby, które po prostu mają charakter walczaka. No i to jest jakby na dzisiaj największy problem, ale myślę, że ci, co chcą, to sobie z tym radzą.